Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj zapraszam Was na komiksowe polecajki. Jest to taki, nazwijmy to, film, gdzie będę Wam prezentował jakieś tam komiksy, które są troszeczkę mniejsze albo na tyle powszechnie znane, a uważam, że dobre, żeby Wam je zaprezentować. I nie będę się nad nim jakoś specjalnie długo wywodził, aczkolwiek zasugeruję Wam, że warto skusić się na zakup takich pozycji i po prostu je sobie przeczytać. Także zaczynajmy. Dzisiaj mam dla Was dwie prezentacje tutaj komiksów Maćka Pałki, z którym, tak jak wiecie, jakiś czas temu miałem spotkanie. I właśnie coś takiego chciałem Wam zaprezentować, jak tu widzicie. I o ile Pogromca pornografów jest to komiks troszeczkę trudniej teraz dostępny i nie wiem, czy gdzieś można go kupić, ale z tego chyba co się orientowałem, nie wiem, czy gildia.pl jeszcze go nie ma. Chyba tak. To o tyle Laleczki na przykład jest powszechnie dostępny, ciekawy naprawdę, jeśli tym bardziej ktoś lubi klimaty takie post-apo, więc tutaj myślę, że warto byłoby się nim zainteresować. Komiksy prezentują się w sposób następujący. Tutaj jak widzimy, tu akurat jakiegoś tam grzbietu specjalnego w obu przypadkach nie ma, aczkolwiek sama ta okładeczka bardzo się przyjemnie prezentuje. I tak wygląda ją Laleczki. Tutaj też jakiegoś grzbietu specjalnie nie ma. Tak jest zaprezentowany nam tutaj tył. Oba komiksy są czarno-białe. Oba są narysowane przez Macieja Pałkę. Także myślę, że tutaj jak najbardziej warto się skusić. Przede wszystkim ta okładka jest bardzo ciekawa, gdyż nie wiem, czy kojarzycie, ale właśnie to jest takie nawiązanie do komiksów z czasów TM Semika i akurat Pogromca pornografu, czyli PP, prawda? No i tutaj mamy PP, trochę taki na wzór czaszki, tak jak Punisher. Bardzo fajne, to jest akurat przyjemne, bym powiedział, i dlatego jest to duży plus, że Maciej coś takiego właśnie tutaj sobie wymyślił. I tutaj przede wszystkim też trzeba przeczytać, że pierwszy naprawdę polski superbohater, co też jest ciekawe. O czym jest historia? Historia jest, to jest taki troszeczkę polityczny komiks na pewien swój sposób. No i oczywiście jest o naszym głównym bohaterze, który tutaj ma za zadanie, że tak powiem, wszystkich tych pornografów, te wszystkie pornografie ogólnie, które są, te filmy i tak dalej, stłamsić to w zarodku. Był taki okres w naszym kraju, że coś takiego miało miejsce. No i to jest trochę takim odnośnikiem, takim nawiązaniem do tego. Także przyjemne. Fajne czytadło, króciutkie takie, ale bardzo przemyślane, bym powiedział. Tak się właśnie prezentuje tutaj, jeśli chodzi o tą stronę wizualną. Mówię, bardzo przyjemna, ciekawa główna bohaterka też obok tego bohatera, bym powiedział, na swój sposób, bo jest ona dość istotna w tej fabule. Taka lekkomyślna, troszeczkę idiotka, ale bardzo też przyjemnie ją się tutaj odbierało, kiedy czytałem ten komiks. Także tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeśli chodzi o drugi komiks, no to tutaj już jest troszeczkę bardziej ostro. Tak jak wspomniałem, są to Laleczki. I tu jest kreska inna już. To przede wszystkim jest inna kreska, tak jak od razu Wam tu pokażę, co jest widoczne, gdyż sam Maciek powiedział, że on eksperymentuje. On nie ma swojego jednego stylu, jeśli chodzi o część tą rysowniczą, jeśli chodzi o wydawane przez niego bądź z jego udziałem komiksy. No i to w pewnym sensie może być dobre, w drugim sensie może być złe, tak? Jeżeli ktoś się przyzwyczai do tych jego komiksów i tego jego stylu, to czasem może to go, że tak powiem, kuć w oczy. Aczkolwiek, nie wiem, jak mam się do tego ja ustosunkować, bo nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, każdy jest indywidualny i tutaj też w pewnym sensie, czytając te komiksy, troszeczkę tak jakbyśmy czytali, znaczy inaczej, jakbyśmy oglądali styl zupełnie innych autorów, co akurat też pokazuje taką uniwersalność, że może się dostosować, bo akurat w tym wypadku lepiej pasuje taki właśnie ostry ten styl tego komiksu, który tak naprawdę opowiada tak o ludzkiej zagładzie. Ludzie wyginęli, jest jakaś tam część, która przeżyła i jest tutaj
zmuszona, że tak powiem, do funkcjonowania poprzez to, żeby przeżyć, tak to musi jeść dosłownie ludzkie mięso. Tutaj jest kilka takich motywów właśnie brutalnych, pokazujących tego typu sceny i no, nie jest to komiks dla dzieci na pewno. Więc mówię, też taka dość ciekawa historia z zakończeniem no dość specyficznym, bo dział i trudnym, troszeczkę takim nawet w którymś momencie może nie tyle niezrozumiałym, ale tak jakby proszącym o jakieś wyjaśnienie, co też jest dobrym zabiegiem. Na moim kanale już takie komiksy polskich twórców były u mnie prezentowane i właśnie też się do tego odnosiłem, co mówię. Nie jest w żaden sposób minusem. Także no tak jak mówię, tak się prezentuje ten styl, jak sami zobaczyliście. Dwie takie króciutkie polecajki ode mnie, Pogromca pornografów i Laleczki. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli dotrwaliście do końca, przypominam o tym, żeby zasubskrybować kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie polubić, udostępnić, skomentować. Strona internetowa lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Także z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i oczywiście cześć.